Najnowszym trendem od 5 lat jest rower elektryczny. Firma Specialized ma swoją aplikację Mission Control i tam na poziomie klienta możemy dowiedzieć się o tym, o takich troszkę banalnych sprawach, czy silnik jest ok, czy nie, czy bateria jest ok, czy nie. I my wtedy jakby podłączamy się do wtyczki, do takiego studia i tam jakby weryfikujemy całe urządzenie elektryczne, czyli cały silnik i całą baterię. To są jakby dwa takie etapy monitoringu tych urządzeń. Wychwytujemy błędy, czy jakieś problemy, które tam w tym silniku mogły mieć. Nadgrywamy już nową wersję programu do tych urządzeń. Znaczy, czasami jest jakiś tam kłopot, klient zgłasza, że coś nie działa, nie wspomaga tak, jakby to chciał. No, czasami właśnie jest spowodowane, że no, jest stara aplikacja, no, trzeba ją zmienić. Tak? Natomiast z poziomu klienta no, niewiele tam może sobie zrobić. No, jeśli chodzi o Specialized, może sobie w tym Mission Control wiele rzeczy zobaczyć, natomiast nie może tego roweru w żaden sposób naprawić. Co możemy zrobić jakby jako z pozycji jadącego w tej aplikacji, jeśli chodzi o same ustawienie parametrów jazdy? No, tak jak wspomnieliście, możemy zmienić tryby na każdym biegu według swoich preferencji. Czyli mamy trzy tryby, możemy pierwszy ustawić na 10%, drugi na 30%, czwarty na 40%, zwiększamy wtedy automatycznie olbrzymie zdecydowanie zasięg. Tak? No, mamy dużo siły, nie chcemy takich spać. To jest jedno. Możemy jakby też zmienić moment jak maksymalnego wsparcia. O, to jest też dosyć istotne, że na każdym z tych biegów dokładnie ten moment obrotowy możemy sobie zmienić. Czyli te wsparcie, jakie maksymalne, bo ten moment obrotowy jest to coś, co odpowiada za to maksymalne wsparcie. Czyli to jest takie moce chwilowe, które jakby, biorąc pod uwagę silnik, który ma 250 W, te moce chwilowe dochodzą do prawie 600 W. I to jest jakby, możemy sobie to zmieniać. I możemy też ustawić sobie jakiś ten moment, kiedy to wsparcie się włączy. To są takie ułamki sekundy, tak? Ale czy on się włączy natychmiast, czy włączy się po sekundzie. Tak? To też jest dla kogoś może być ważne, czy naciskając pedał mamy od strzału, czy jednak mamy ten moment swojej siły i on się włączy dopiero po sekundzie tam, czy po pół sekundy. To są rzeczy takie z tych rzeczy, które mają wpływ na same te tryby jazdy. No jest tam fajna mapa, gdzie możemy sobie ustawić na przykład punkt, no jedziemy z Bielska, no chcemy dojechać do Katowic. Tak? No i dajemy na tej mapie taką trasę, no i chcemy, żeby on nas poprowadził, żeby nam tej baterii jakby starczyło. No i on wtedy sam nam policzy, jeżeli gdzieś tam będziemy zabierali za dużo tego prądu, to nam sam ograniczy tę ilość prądu. Jak chcesz tam dojechać, chłopie, no to sorry, winę tu, ale tu musimy cię trochę wykroić tego prądu. Więc to jest taka ciekawa aplikacja, więc to jest fajne, no ale najciekawsza sprawa, która jeszcze tak do końca nie... To jest jakby w trakcie wdrażania będzie to, że ta aplikacja, ona już jest połączona z centralą. Ten program jest wdrażany, ale będzie taka sytuacja, że klient, jeżeli będzie miał jakiś problem, to centrala techniczna będzie ten problem widziała i może tak w samochodzie może go o tym powiadomić. Poprzez tą aplikację może powiadomić, ma pan problem z wtyczką, tak, albo silnik nie działa, bo no tam konkretnie nie jest powiedziane, dlaczego on nie działa, ale jest problem na połączeniu silnik z baterią. No dla nas jest to jasne, że trzeba gdzie to szukać, tak? Albo z baterią, albo z silnikiem, tam jest pięć różnych możliwości. Tak? No i oni to mogą jakby na bazie tej aplikacji już powiadamiać takiego klienta, czy nas jako serwis. No to możliwości są olbrzymie, ale w tej chwili jest to wdrażany taki projekt, że jest to taki pomocny dla klienta. Taki serwisowy na poziomie jakby klient i centrala Specialized. No, że z diagnostyki baterii dowiadujemy się takie parametry jak przebieg, ilość naładowań. No, często dowiadujemy się, czy klient dokonał pewnych modyfikacji
Możemy dowiedzieć się, jeśli chodzi o, no nie ukrywamy to, że jest na rynku są urządzenia, które w pewien sposób okłamują i zwiększają prędkość, znaczy jakby zdejmują tę blokadę. No nie jest to korzystne dla układu, no ale tak się dzieje. Tak? No, producent przewidział, że to będzie jechać 25 na godzinę i jeżeli jedzie 40, no to pewno te obciążenia są zupełnie inne. Niemniej to podczas tej weryfikacji baterii, to możemy też i takie elementy się dowiedzieć o takich rzeczach. Ale głównie ilość dla klienta, co jest ważne to, że ile cykli ma naładowanych, czyli jeżeli kupuje z drugiej ręki rower, no to widzi 100 cykli, no to super, mam jeszcze 200. Tak? To taka jest bardzo istotna jakby sprawa. Jeśli chodzi o brosę, to tutaj no na pewno zdecydowanie więcej sprzedajemy tych rowerów, więc jakby też ten czasami się zdarza jakiś tam problem. W silniku my to na poziomie podłączenia się do tego studia badamy, tak? Robimy taki raport, który wysyłamy do centrali do Holandii. Oni mogą nam pomóc ze swojej, znaczy jeżeli to jest problem informatyczny, to mogą jakby oni zaingerować. Natomiast jeśli to jest problem mechaniczny, wymiana silnika wygląda tak, że samego silnika, no jeżeli zakładam, nie jest to problem elektroniczny, czyli przyjechał klient, jest hałas, wiadomo, że tam albo pasek, albo coś się stało. My to zgłaszamy powiedzmy w ciągu 2 godzin do Holandii. Opisując ten problem, Holandia wysyła w ciągu 1 dnia, znaczy to, w sumie ta procedura trwa około 2-3 dni. Nie ingerujemy do środka w żaden sposób. Ten silnik ma działać, dopóki żyje i jak skończy życie, to znaczy nie, my już sprzedajemy to lewo 4 lata, no jeszcze żaden nie ukończył tak mechanicznie życia, z reguły są to, znaczy żaden silnik nie został zakupiony u nas jako element do nowego roweru. Jeżeli był wymieniany, to na gwarancji z jakiegoś powodu, a tak nie było takiej sytuacji, więc generalnie jest to taka skrzynka hermetycznie zamknięta i tam po prostu się nie zaglądamy. Powiedzmy, że Brose przewiduje 300 ładowań baterii, tak? To jest jakby gwarancja, to jest 300 pełnych ładowań. Zakładamy, że na tym ładowaniu, tak jak żeśmy rozmawiali, w trybie maksymalnego wsparcia, w ekstremalnych warunkach, na lewo jest to sprawdzone gdzieś około 35-40 km. No to jak to podzielimy to razy 300 ładowań, no to mamy 12 tysięcy około kilometrów. To jest jakby gwarancja tego napędu. No to mówimy o takich przebiegach. Nie mieliśmy w przypadku takiego przebiegu. Niemniej, no, nie wykluczam, że kiedyś się spotkamy z takim przebiegiem. W tej chwili wszystkie baterie są litowo-jonowe, czyli to są baterie, które można doładowywać bez względu na to, na ile są rozładowane. Nie ma to żadnego wpływu na zużycie baterii. Tak jak w telefonach, no, te baterie są stosowane ogólnie. W każdych urządzeniach. Jeśli chodzi o tryby, tą ilość cykli, to za cykl uważamy 100% naładowanej baterii. Czyli jeżeli doładujemy 3 razy 33%, to jest jeden cykl. Czyli to nie jest, że jak włożymy do wtyczki, to jest jeden cykl, tylko jeżeli 20% nam brakuje, doładujemy 20%, to jest 20% cyklu. I jeżeli jakby klient sobie na tej aplikacji Mission Control, jeśli chodzi o Specializer, włączy, bo tam jest taki parametr ilość cykli do ładowania, to tam występują ułamki, czyli mamy 10,8 cykle. Czyli pełen cykl to jest na przykład 4 razy 25 albo 2 razy 50, nie do prądu, tylko pełnych naładowań. Czy to e-bike'a to w tej chwili jest taki, znaczy z takich typowo e-bike'owych tematów, no to jeśli biorąc pod uwagę Specializer, który sprzedajemy głównie, to tam mamy kłopot z tym licznikiem, tak? No jest to ta aplikacja. To jest fajny temat, nowy, niewiele firm to ma, ale też jest bardzo duża grupa ludzi, którzy nie do końca chcą korzystać z telefonu jako elementu tego takiego licznikowego. No my jakoś od początku wiedzieliśmy, że to tak do końca, no, że ten Bosch ma ten licznik i klienci sobie cenią ten licznik, nie? No i tak nie byliśmy jacyś tam rewolucyjni, bo Specialized po 2 latach wypuścił licznik, który łączy się po Bluetoothie z tym silnikiem i mamy taki bardzo, nawet w cenie normalnego licznika, bo on kosztuje 400 zł, licznik, który posiada bardzo fajne funkcje, nawet ma
puls, jeżeli się dokupi czujnik i on się łączy z tym silnikiem i może te wszystkie takie parametry włącznie z biegiem, na którym jedziemy, wspomagania czy naładowaniem baterii jest na tym liczniku. Więc to warto sobie kupić. No jest mnóstwo teraz dedykowanych komponentów do e-bike'a, no ale one, żeby było jasne, różnią się tylko napisem e-bike, tak? Więc jest te ciśnienia e-bike, są plecaki e-bike, kurtki e-bike, więc oczywiście tak, to są kaski na e-bike'a. Czym one się różnią? No producenci oczywiście tam opisują to, że bardziej zabudowany, no ale mówimy dalej o rowerze, który jeździ maksymalnie, powinien jeździć 25 na godzinę, no więc to jest prędkość, która rozwijaliśmy do tej pory, no więc ten osprzęt, jakby ten e-bike się wkradł tak marketingowo, nie zawsze dając nam cokolwiek, co nam się przyda na tym e-bike. Engine nie dotyczy e-bike'ów, tylko dotyczy generalnie rzecz biorąc czujnika, który jest w kasku. Mamy taką aplikację, która się łączy z tym czujnikiem i w razie możemy w tej aplikacji, w tym swoim telefonie jakby wpisać jakiś telefon osoby do powiadomienia i w razie upadku i nieodwołania tego alarmu z tego czujnika, on wychwytuje jakiś, on jest w stanie zlokalizować upadek i przy upadku on jakby i nieodwołaniu tego alarmu on wysyła powiadomienie do tego, na ten numer, który podaliśmy. No i jest możliwa jakaś reakcja z drugiej strony, no oraz cały czas podaje jakby miejsce, w którym się znajdujemy. Więc to jest engine. Stosowany do wszystkich rowerów, nie jest w żaden sposób dedykowany do e-bike'a.